Państwa w wiadomościach. Tydzień temu byliśmy z Państwem na ślubie księcia Harry'ego i Meghan, a w dniu dzisiejszym nasza korespondentka Kasia przeprowadzi wywiad z równie znaną postacią, ale o szczegółach opowie już ona. Kasiu, oddaję Ci głos. Znajdujemy się w majestatycznej miejscowości o nazwie Jeżewo, gdzie spotkamy się z człowiekiem o duszy artysty. Nasz bohater gra, rzeźbi, a przede wszystkim przelewa swoje umiejętności na najmłodszych. Zaszczepia w nich artyzm i poczucie piękna. Dzisiejszym gościem jest pan Janusz Kasa, który opowie nam o swojej twórczości. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę niepodległości. Czym dla pana jako artysty jest niepodległość? Przede wszystkim mówię w języku polskim. Jeżeli mam kontakt z tekstami, bo również zajmuję się i muzyką, to one są w języku polskim. To jest cenne. Kiedyś artyści nie mieli takiej możliwości podczas okupacji, czy wtedy, kiedy Polska była niepodległa. No ale przede wszystkim niepodległość to wolność. Tak mi się wydaje, a cała twórczość jest wolnością. Wolnością wypowiedzi, wolnością przekazu. Kiedy jesteśmy w niewoli, nie jesteśmy w stanie do końca się otworzyć. Nie jesteśmy w stanie być artystami. To jest niemożliwe. To chyba tyle. Na swojej drodze artystycznej podejmował pan treści związane z wolnością? No właśnie, to tak nawiązując do pierwszego pytania, to się łączy z tym drugim, bo cała twórczość jest wolnością. Więc wszystkie treści jakby artystyczne, tworzone są wolnością i to jest chyba najcenniejsze. Jeżeli jest jakakolwiek forma ucisku, jakakolwiek forma niewoli, no to znowu twórczość po prostu nie istnieje tak do końca. Kolejne pytanie. Czy poprzez sztukę można zaszczepić w dzieciach i młodzieży szacunek do symboli narodowych, takich jak flaga, hymn i ojczyzna? No pewnie tak, tylko nie w sensie dosłownym. To znaczy, no, miałem już tutaj takie przypadki, że dzieci rzeźbiły chociażby godło narodowe, czyli orła, ale również i flagi. Ale wydaje mi się, że to się przede wszystkim tyczy tej naszej małej ojczyzny, bo więcej było prac związanych z naszym tutaj regionem, w którym mieszkamy, żyjemy. Dzieci rzeźbiły płaskorzeźby, na przykład herbu Jeżewa. Przecież to jest nasza mała ojczyzna. I to jest znowu związane z niepodległością, bo przecież gdybyśmy byli w niewoli, pewnie rzeźbienie takiego symbolu tej małej ojczyzny byłoby zakazane. Wydaje mi się, że wszystko, jeśli chodzi o stronę artystyczną, co się tyczy niepodległości, można zamknąć w tym jednym słowie wolność. Czyli dla artysty niepodległość to przede wszystkim wolność. I myślę, że każdy artysta z tym się zgodzi. I każdy artysta w momencie, jak będzie wolny, będzie mógł i prawdopodobnie będzie to robił, czyli przekazywał własne emocje, własne wnętrze w przeróżnych formach artystycznych. Czyli niepodległość to wolność. To chyba tyle. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i że znalazł dla nas chwilę czasu. Alicjo, oddaję głos do studia. Dziękujemy Ci, Kasiu, za wywiad z naszym gościem. Dzisiaj przypomnieliśmy Państwu o 100. rocznicy niepodległości, a już za 2 tygodnie ruszamy do Rosji, gdzie nasi piłkarze nożni rozpoczną batalion o tytuł Mistrzostw Świata. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!